Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Z deszczowego dzisiaj Manchesteru witamy Państwa i zapraszamy na mecz, który już za chwilę rozpocznie się na Etihad Stadium. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Southampton. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Teraz na naszych i Państwa ekranach jedenastka, na którą zdecydował się trener Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson, Kevin De Bruyne oraz Rodri zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie dziś Antoine Griezmann. No i mamy informację, że w meczu Tottenhamu padła bramka. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Tottenhamu. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 6 minut tego meczu. Dziękujemy za tę informację. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. I blok w odpowiednim momencie. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Ależ łatwo teraz minął. Oj, nad poprzeczką, a wyglądało, że będziemy mieli bramkę. W zespole z niebieskiej części Manchesteru imponuje zwłaszcza rozmach w ofensywie. Najwięcej bramek strzelonych to nie przypadek, to konsekwencja. Drużyna gospodarzy przyzwyczaiła fanów do popisów strzeleckich. Trafia do siatki częściej niż ktokolwiek w lidze. Oglądanie ich meczów to w tej chwili czysta frajda. Otrzymuje informację o... Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Podanie do De Bruyne. Ależ teraz sytuacja. Blokuje, ale to nie koniec. No jeszcze nie koniec. I znowu blokuje. De Bruyne. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę. Stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Southampton musi teraz przejąć inicjatywę, bo trzeba zareagować na tę bramkę. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Wybacz, że przerwałem. Chelsea zalicza trafienie. Obecnie więc prowadzą 1-0. Pierwsza połowa meczu powoli zmierza ku końcowi. Manchester City jest wprawdzie na prowadzeniu, ale temu spotkaniu daleko do rozstrzygnięcia. Obywatele wypracowali sobie jak na razie niewielką przewagę. Na razie nie jest źle, to zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka. Prowadząc, można popaść w samozadowolenie, a drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. Piłkę przejęli rywale. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Uderza Griezmann! Antoine Griezmann w swoim stylu! Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Piłka znowu w grze, a piłkarze Manchesteru City chyba nie zamierzają w tej drugiej połowie odpuścić. W
Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Tymczasem przypomnijmy może kibicom, że wkrótce czeka nas bardzo ciekawe spotkanie angielskiej Premier League. Manchester City zmierzy się z Evertonem. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie sądzę, żebyśmy mieli obejrzeć partię piłkarskich szachów. A trudno o lepszą rekomendację, prawda? Uwaga, mamy informację o golu na Stamford Bridge. To kolejne trafienie dla Crystal Palace. Prowadzą teraz 2-1. Za nami 56 minut meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Próbują teraz rozklepać obronę. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Wychodzi na pozycję. No, to jest już chyba pozamiatane. 3 gole różnicy. To poważna przewaga. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Już grają, ale ciężko im będzie odrobić 3 bramki z Manchesterem City. Na Emex Stadium doszło tymczasem do zmiany rezultatu. Tak, to jest kolejny gol dla zespołu Brighton and Hove Albion. Daje im to prowadzenie 2-0. Za nami 67 minut boiskowych zmagań. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj posiadanie piłki kontrolują zawodnicy Manchesteru City i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. I po tej bramce jest 4-0. De Bruyne. Otrzymuje informację o bramce na Stamford Bridge. To kolejne trafienie dla Chelsea Londyn. Mamy teraz remis 2-2. Mamy 78 minutę. Dziękujemy za te informacje. Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. Nie przypominam sobie tak konsekwentnego i skutecznego występu The Citizens. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak sztab szkoleniowy Man City rozpracował rywali, którzy raczej już się tutaj nie podniosą. Ruben Dias. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. I zabrzmiał ostatni gwizdek. Manchester City odnosi dzisiaj zwycięstwo. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.